ubiegły, był rokiem udanym. Udało się w naszej gminie zrealizować kilka bardzo ważnych inwestycji. Mam tu na myśli rozbudowę sieci dróg. Mam na myśli przeprowadzenie remontu szkoły w Zalesiu, a także został wykonany stan surowy dwóch budynków świetlic w Lachówce Dużej i w kolonii Chorków. Natomiast bardzo ważną rzeczą było to, że zostały przygotowane projekty pod inwestycje na rok 2017 i na lata kolejne. Udaje nam się zrealizować bardzo wiele inwestycji. Przede wszystkim, że jesteśmy skuteczną gminą w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i to zarówno ze źródeł krajowych, jak i środki unijne. Mnie osobiście bardzo cieszy to, że jeśli wykonamy kanalizację w trzech miejscowościach, to cała gmina będzie miała rozwiązany problem zagospodarowania ścieków. Też mam dużą satysfakcję i mam nadzieję, że i mieszkańcy całej gminy, z tego, że dzisiaj w gminie Zalesie nie mamy takiej sytuacji, żeby były trzy zabudowania obok siebie, które nie posiadają połączenia drogą asfaltową. Jeśli chodzi o rok bieżący, to w dalszym ciągu modernizacja dróg, budowa urządzeń solarnych do podgrzewania wody, budowa i rozbudowa czterech świetlic. To są jakby najważniejsze zadania, natomiast w pozostałych czekamy też na rozstrzygnięcia Urzędu Marszałkowskiego, czy uda nam się otrzymać środki zewnętrzne.